ty nie masz nikogo. O to możesz być spokojna. Nie spotykasz się z innymi kobietami. Kochanie, jesteś ty jedna i jedyna. Zawsze byłeś dla mnie taki dobry i taki czuły i wyrozumiały. Potrzebuję twojego ciepła i uczucia. Zwłaszcza teraz, gdy umarłam. Będę w sobotę. Jesteś taki cudowny, jak zawsze. Wiesz, ja naprawdę muszę już lecieć. Odprowadzę ci kawałek, dobrze? Zostań. Jeszcze chwilę. Nie mogę, naprawdę. Ale dlaczego? Jakby ci to powiedzieć... Ja jestem żywy. To jest pewna różnica, nie jakaś wielka, ale jednak. Wiesz, żeby ci się nie nudziło, ja przyniosłem ci trochę pism. Podsadzę panią. A pan też z cmentarza? Tak, z cmentarza. A kogo pan na cmentarzu ma? Narzeczoną. 2 tygodnie temu pochowałem. To pan zaniesie narzeczonej na cmentarz. Dziękuję. Zatrzymaj na chwilę. Co się stało? Niedobrze. Chciałam się przejść po lesie. Okej. Idę z tobą, dobra? No. Widziałaś? Jabłka rosną na polu. Może to taka pora roku? Nie no, chyba się komuś rozsypało. Dziękuję wam, dziewczęta. Może się poczęstujecie? Nie, dziękuję bardzo. Do widzenia. Do widzenia. Kim pan jest? Co się pani śniło? Babcia. Jechałam do niej pociągiem. Ona czekała na stacji. Pociąg podjechał. Wszyscy ludzie wysiedli. Ja nie mogłam razem z nimi.
Nie mogłam ruszyć ani ręką, ani nogą. I ona tam została na peronie. Nie wiedziała, że ja też byłam w pociągu. No to znaczy, że jest pani w połowie drogi. Co pan tutaj robi? Tak ładnie pani spała, pomyślałem. Wsiądę i popilnuję. Miłej podróży. Dzień dobry. W czym możemy pomóc? Dzień dobry. Dzień dobry. A dokąd pani jedziecie? Do Świętej Górki. O, to super, pasuje mi. Zapraszam, proszę bardzo. To który to miesiąc? Tak mniej więcej 7, ale to trudno wyczuć, bo lekarz mówi co innego, ja myślę co innego. To pani szczęśliwa jest. Czemu? No, dzidziusia pani będzie miała. A to jest takie szczęście, dziecko? No zobaczymy, jak to będzie. Przecież też tak się nie ma co nastawiać, a nie robić matki Polki. No, fizjologia w sumie i tyle. A jak samo poczucie? Zdrowa pani jest? Nic nie dolega? Głodna cały czas jestem. Nie macie pani czegoś do zjedzenia w tym koszu? Może ma pani na chipsy ochotę? Chipsy to może nie, ale jakby pani bananem mnie poczęstowała, to by było super. Proszę. Pani pozwoli, że ja też sobie zjem. Dobre? Dobre. Przepraszam, a... Bo się trochę przytkałam. Miała pani coś do picia? Mamy tutaj soczek wieloowocowy, orzeźwiający i jabłkowy, jabłkowo-miętowy. Dziękuję. Się strasznie naowocowałam. A nie ma pani czegoś słonego? Ja mam piwo, ale ja wiem, czy pani może. Troszkę wstrząśnięte. Dobre, tylko mogłoby to być mniejsze. To piwo troszkę takie z goryczką. Nie ma pani czegoś słodkiego? No zaraz pani da. Czekolady? Proszę się podnastawać, bardzo dobra. Dziękuję. Ma pani coś jeszcze w tym koszyku do zjedzenia? Bardzo mi przykro, ale nic już nie zostało. Przepraszam. Została nam tylko guma do rzucia. Balonowa, bardzo dobra. Zatrzyma pani tutaj? Tutaj mieszka mój kuzyn. O, to ja go odwiedzę przy okazji. To może jednak podwieziemy panią do końca. Dzięki bardzo. Do widzenia. Do widzenia pani.
Podwiezie mnie pan? A dokąd pan jedzie? A pan dokąd? Ja do Krakowa. O, jaki zbieg okoliczności. Ja też do Krakowa. No to proszę. Przepraszam, nie ma pan czegoś do zjedzenia? Chyba mam chipsy jakieś. Bo ja od rana nic nie jadłam i jestem strasznie głodna. Mam jeszcze chyba śmietanę, mleko i serek. A, okej. Tu będzie napis. Co ci przynieść, kochanie? Może kurczaczka? Na zimno zrobiłem. No jak nie, to może lody? No bagażnik jest pełen, zapakowałem go. A może winka byś się napiła po prostu? Co? Jak dobrze schłodzone, to tak. Tylko szybciutko. Kochanie, co się stało? Co ci się stało? Czy ja coś zrobiłem? Ja już mam tego wszystkiego dosyć, naprawdę. Ale... Czego wszystkiego? Jak to czego mam dosyć? Wszystkiego mam dosyć. Cała moja dusza krzyczy, wrzeszcze, rozumiesz? Boli mnie wszystko. Kręgosłup, ciało, paznokcie, włosy, nie rozumiesz tego? I te krople, które muszę pić 3 razy dziennie, rano, wieczorem, po południu, nie rozumiesz? Nie, nie rozumiem. Nie rozumiesz? Nigdy nic nie rozumiesz. Kluczyki mi daj. Po co ci kluczyki? Gdzie chcesz jechać? Daj mi kluczyki od samochodu natychmiast! Proszę. No co ty? Zwariowałaś? Zrobiłam dokładnie to, co chciałam. Będziemy wracać 300 km na piechotę. Aż nam się krwią pokryją stopy! O czym ty mówisz, Moniko? No ukaż mnie. No zrób coś. Proszę cię, uderz mnie, nie wiem. Albo chociaż mnie kopnij. Ja ciebie kopnąć? No tak, ty kopnij mnie, albo nie wiem, uderz. Przypal papierosem, nie wiem. Uduś. No. Nie. Nie potrafię. Jesteś taki blady, taki... Jakiś tak jakbyś się wściekł. To może cię uderzę na początek, a później ty mi oddasz, a potem ja ci znowu oddam i będziemy sobie tego dodawać. Ja jestem taka zagubiona, wiesz? Czuję się taka bezpańska, no. Nikt mnie nie kocha. Jak to? Przecież ja cię kocham. Już od 2 tygodni jesteśmy małżeństwem i co? I nic! Nic! Chodzisz po zakupy, bo płacisz rachunki, pijesz mleko, nie wiem, nie pijesz, wymiatasz, omiatasz dom, wszystko robisz, że nic. A kiedy mnie uderzysz? No, kiedy? Już mam tego dosyć. A może wiesz co? A może ty mi paskiem walnij raz, dobra? Wracam do domu.
lata same. Nigdy się z tym nie rozstanę. A co będzie ze mną? Z tobą? Dasz sobie radę. Zawsze dasz sobie radę. Ty to lepiej wywal. Ty mówił, że mnie kocha. Że zrobi dla mnie wszystko. Mówił, że to jest taka męska, prawdziwa miłość. Wiesz co, ja czytałam w jednej książce, że oni wszyscy są tacy sami. Skrajnie egoiści. Tylko mają różne twarze, żebyśmy mogły ich lepiej odróżnić. Piękna jak Buenos Aires, wśród maharadży była żon. Wszyscy do stóp się jej kłaniali, posłuch ten kochał lalkę swą. Posłuch ten kochał swoją lalkę, bo piękny zalew miała sto. Thank you. Panie, nie mam reszty. Jak chcesz, możesz mieć coś więcej niż stówę. To znaczy co? To znaczy mnie. Żartuje pani z tym ciałem? Ja taki żebrak? Słuchaj, kotku, ja dzisiaj w ogóle nie żartuję. Jesteś prawdziwym facetem, wiesz. Ja właśnie takiego potrzebuję. Każdy ma swoje 5 minut w życiu, ja ci daję te 5 minut. Więc pakuj tą swoją mandolinę i dam ci twoje 5 minut szczęścia. Chcesz, to jedziesz ze mną. Nie zastanawia się, tylko jedź. W takim razie lecimy w nieznane. Wchodzę w to. Niezła byłaś, ci powiem. Co ty do mnie mówisz? Niezła byłaś, niezła. Co ty, synku, do mnie powiedziałeś? Ja byłam niezła? Ja ci powiem, jaka ja byłam niezła. Ty jesteś śmierdzącym filetem, rozumiesz? Syfiącym, śmierdzącym grzybem, którego wzięłam, pojechałam i wybrałam sobie. A wiesz, dlaczego ciebie wybrałam? Wiesz, dlaczego ciebie wybrałam? Bo wczoraj mój mąż z moją siostrą mnie zdradził, rozumiesz? Tak samo robił, jak ja teraz z tobą! Życzę udanej kariery. Można? Gwizdeczek mam, niedrogo, za złotóweczkę. Nie, dziękuję, ja nie gwizdzę. A, rozumiem. A może by taki szczegół jak na przykład dyktafonik?
ale nie działa chyba. A, widzę. Widzę, że panienka do teatru. Może tam kiedyś pójdzie. Proszę. Lorneteczka teatralna. Odbryski. Tyszkiewicz. Holoubek. Nie, dziękuję. Ja do kina chodzę raczej. Do kina. Ale jeśli chodzi o sprawy duchowe, kino, te zestawy. Księga psalmów. Tak, czytałam. Czytuję nawet. Pani, jak tak na panią patrzę, to jest chyba z tych. Tak? Z jakich? Z tych. No ale z jakich? No, z tych, których Pan Bóg nie lubi. A skąd pan to wie? Od ludzi. To może z Panem Bogiem pan od razu porozmawia, co? A ma pani do niego telefon komórkowy? A ja proponuję to taniej kupić i drożej sprzedać. Czy mówiłaś mi dzisiaj na 18.30 do Joli na manikir? Też jesteś tego zdania. A czy mogłabyś to zrobić właśnie w tej sekundzie? Warto by było, żeby nasza firma jeszcze popracowała ze 2-3 tygodnie, a ty w niej również. Dziękuję ci, skarbie, jesteś niezastąpiona. Świetnie, no to stoi. Przepraszam bardzo, czy zechciałby pani wziąć udział w skromnej, ale bardzo sympatycznej uroczystości? Ale jakiej uroczystości? Kochani, zebraliśmy się tu po to, aby połączyć uroczystym węzłem małżeńskim tę oto... Honoratę. Oraz tego oto... Stefana. Kochani, czy jesteście gotowi złożyć przysięgę małżeńską podle waszej prawdziwej woli? Jesteśmy gotowi. Honorato, połóż tu swoją rękę i powiedz, co masz do powiedzenia. Ja, Honorata, ślubuję tobie, Stefanie, że ci nie będę wierna ani uczciwa w życiu codziennym, jak również w niedzielę. I nie będę kochać się z tobą dłużej, niż będę miała ochotę. I opuszczę cię z pierwszym lepszym, byle bogatszym. A najpóźniej, tuż przed śmiercią, bo pogrzebów nie lubię. Dzieci z tobą mieć nie chcę. Ani też wychowywać jakichś podrzutków. I nie będę twoją opiekunką, ani żadną podporą. To cię ślubuję ja, Honorata. Jako tu stoję piękna i nieczysta. Ja, Stefan. Ślubuję ci, Honorato, że cię będę lżył i poniżał przy byle okazji. Do domu wracał będę późno w nocy, chyba że zabawię dłużej i nie wrócę w ogóle. Jak chodzi o bicie, ręki oszczędzać nie będę, a twoich rodziców nie chcę widzieć na oczy. Będę pić, kiedy tylko zechcę, a kieliszki rozbijać o ściany. I oskarżę cię, że zmarnowałaś mi życie, nim minie pierwszy rok po ślubie. To ci ślubuję ja, Stefan, jakom pijak, i łajza. Piękna dziewczyna, co? Niczego sobie. Thank you.
żeby tu podejść do pani, musiałem doliczyć do 427. A wie pani, ile razy rozpoczynałem takie liczenie? Obserwuję panią od kilku lat. I od kilku lat nie marzyłem o niczym innym, jak tylko o tym, żeby móc podejść do pani. Zawsze rozpoczynałem liczenie i nigdy nie udało mi się skończyć. Zawsze pani zdążyła odejść, uciec. Dzisiaj zdążyłem. Pierwszy raz. Zawsze bardzo marzyłem, żeby móc narysować pani portret. Dlatego zawsze mam przy sobie szkicownik. Czy zgodzi się pani, żebym narysował dzisiaj pani portret? To co, spróbujemy? Czy pan mówił, że chce mieć ze mną syna? Albo że jestem ideałem?